Ludziom łatwiej się myśli opozycjami i kontrastami. Coś kontra czemuś. I tak właśnie jest to przecież robione w reklamach proszków do prania, gdzie masz zwykły proszek, który nie jest niczym złym. Nie jest niczym złym, jest po prostu proszkiem i masz jakiś od niego tańszy, piorący bielej, jeżeli tak można powiedzieć, czy cokolwiek bądź, i tak dalej, i tak Myś dalej. Więc myśl sobie o tym, z jakim, jak to się ładnie w marketingu mówi, zwykłym reprezentantem swojej kategorii mógłbyś, mogłabyś taki produkt zestawić. Co jest zwykłym proszkiem w Twojej branży.